Janusz Dzięcioł wygrał pierwszą polską edycję kultowego programu Big Brother i stał się ulubieńcem Polaków. Mężczyzna nie cieszył się jednak długo ze swojej nagrody. Janusz Dzięcioł dał się poznać całej Polsce jako uczestnik, a później zwycięzca, pierwszej polskiej edycji programu Big Brother. Sympatyczny strażnik miejski zyskał ogromną popularność wśród widzów programu. Po latach wyznał, na co wydał swoją wygraną. Nie cieszył się pieniędzmi zbyt długo. Janusz Dzięcioł wyznał, na co przeznaczył wygraną z Big Brothera. Mężczyzna wyróżniał się w programie od samego początku, głównie za sprawą swojego wieku. Był o wiele starszy niż reszta uczestników show. Dzięcioł, który na co dzień pracował jako strażnik miejski, szybko zaskarbił sobie sympatię zarówno domowników, jak i widzów programu. Jego wygrana nie była zaskoczeniem, miał wielu fanów, którzy do końca mu kibicowali. Po wyjściu z domu Wielkiego Brata, postanowił zmienić ścieżkę swojej kariery i próbował sił w polityce. Został posłem na Sejm VI kadencji. W 2016 porzucił politykę i został rzecznikiem prasowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu. Grudnia 2019 roku Janusz Dzięcioł zginął w tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym niedaleko Grudziądza. Smutne wieści obiegły krajowe media, pogrążając w żalu wielu sympatyków mężczyzny. Bliscy i znajomi Janusza Dzięcioła wspominają go jako pozytywnego i niezwykle spokojnego człowieka. Janusz Dzięcioł zginął w wypadku na przejeździe kolejowym. W jednym z ostatnich wywiadów Janusz Dzięcioł wyznał, co zrobił z pieniędzmi, które wygrał w Big Brotherze. Niestety, mężczyzna nie cieszył się nimi długo. Tuż po opuszczeniu domu Wielkiego Brata stan zdrowia Dzięcioła zaczął się pogarszać. Mężczyzna przeszedł zawał i musiał poważnie przemyśleć swoje plany życiowe. Dzisiaj grzeje, jeden. Sześciomiesięczne dziecko utonęło w wannie. Matka była zajęta przeglądaniem internetu. 2. Udało się. 20-latek, który katował kota metalową pałką, w rękach policji w porannym programie Dzień Dobry TVN wyjawił, że swoją wygraną podzielił i wydał na 3 rzeczy. Mężczyzna wybudował dom dla swojej rodziny oraz kupił samochód. Za resztę pieniędzy wyprawił swojej jedynej córce piękne wesele. Najlepsze newsy dnia. Źródło: WTV. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.